Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Rozpocznijmy to nasze trzecie i ostatnie rekolekcyjne spotkanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się najpierw słowami świętego Augustyna do Ducha Świętego, do tego Ducha, który daje nam światło i ogrzewa nas swoją miłością, do tego Ducha, który nas rozpala, byśmy potrafili, tak jak Jezus, swoje życie oddawać w darze dla drugiego. Byśmy, tak jak Jezus, kochali. Bądźmy oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte. Bądź moją siłą, Duchu Święty, abym czynił to, co święte. Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, abym strzegł tego, co święte. Strzeż mnie od złego, Duchu Święty, bym nie zatracił tego, co święte. Amen. Drodzy katecheci, po raz trzeci zapraszam was do przeżycia pielgrzymki z diecezji drohiczyńskiej do Katowic. Tym razem zapraszam was do kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach Panewnikach, w domu prowincjalnym sióstr służebniczek, gdzie właśnie się znajduję. To tutaj zazwyczaj przy tym ołtarzu w niedzielę sprawuję wraz z wiernymi Eucharystię. I kiedy tutaj przychodzę do tej kaplicy i klękam najpierw przed tabernakulum, które jest w kształcie serca, to uświadamiam sobie, że Eucharystia jest tętniącym sercem Boga. Że Eucharystia, podczas której na ołtarzu znajduje się ciało i krew Pańska, to serce Kościoła i serce chrześcijańskiego życia. Pan Jezus, dając nam siebie, pragnie budować przez miłość Kościół i mnie do tego zaprasza. Ecclesia de Eucharistia. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Kościół żyje z Eucharystii, napisał święty Jan Paweł II. A Benedykt XVI dodał: nasze życie duchowe zależy zasadniczo od Eucharystii. Bez niej wiara i nadzieja gasną, a miłość stygnie. Dlatego powtarzamy w czasie naszych rekolekcji nasze motto: Jezus jest z nami i dla nas w Eucharystii. Odkryjmy kolejną odpowiedź na pytanie, co to zdanie dla mnie znaczy. Jak Eucharystię mogę jeszcze lepiej rozumieć i jak mogę ją jeszcze lepiej przeżyć? Szukając odpowiedzi, ciągle sięgamy do adhortacji Sacramentum Caritatis Benedykta XVI, gdzie wskazuje on na osobiste warunki, jakie powinien każdy spełniać, aby jego uczestnictwo w Eucharystii było owocne. Dzisiaj dochodzimy do trzeciego warunku, a jest nim
uczestnictwo w życiu kościelnym, jego całości, w czym mieści się także zaangażowanie misyjne, polegające na wprowadzaniu miłości Chrystusa w życie społeczne. Jest to wyrazem prawdziwego udziału w Eucharystii. Kochani katecheci, chciałem ten warunek wyjaśnić, spełniając postulat drogi mistagogicznej, o którym pisał Benedykt XVI we wspomnianej adhortacji. Proponuję więc, byśmy najpierw przeprowadzili katechezę mistagogiczną o Eucharystii, tak jak to czyniono w starożytności. Papież Franciszek do takiej katechezy kerygmatycznej i mistagogicznej nas też wzywa. Kochani, rzeczą najważniejszą, żeby zrozumieć Eucharystię, jest to, że ona jest aktem całego ludu Bożego. Nie tylko w znaczeniu biernym, dlatego, że obraca się na korzyść wszystkich, ale również w sposób czynny, ponieważ dokonuje się przy udziale wszystkich. Na mszy świętej nie ma aktorów i widzów. Wszyscy bowiem biorą czynny udział, choć mają różne role. Święty Augustyn wpajał tę prawdę, często powtarzając ludowi w kazaniach: również waszą jest tajemnica sprawowana na ołtarzu pańskim. Również waszą jest tajemnica sprawowana na ołtarzu pańskim. Łatwo jest się o tym przekonać w momencie Komunii Świętej, o której już mówiliśmy. Ponieważ wszyscy przyjmujemy ten sam chleb. Ale to samo odnosi się również do konsekracji. Po ustanowieniu Eucharystii Jezus powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. Co miał wtedy na myśli? Czy tylko czyńcie dokładnie gesty, które ja uczyniłem? Powtarzajcie ryt, którego ja dokonałem? Nie. Jezus chciał powiedzieć również: czyńcie istotę tego, co zrobiłem. Wy również. Złóżcie wasze ciało w ofierze tak jak ja. Tym samym poleceniem kończy się umycie nóg, które w Ewangelii świętego Jana zajmuje miejsce ustanowienia Eucharystii, który to fragment przeczytaliście zapewne już. Jezus mówi: dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. I tutaj pojawia się pytanie, czy może świecki chrześcijanin w chwili konsekracji złączyć się z celebransem i uczynić swoimi słowa Jezusa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. Nic nie stoi na przeszkodzie. Czyż nie robimy podobnie, kiedy wyrażając nasze zaufanie do woli Bożej, posługujemy się słowami Jezusa z krzyża: Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. Albo kiedy w naszych trudnych doświadczeniach powtarzamy: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Mówimy dokładnie tak jak Jezus. Posługiwanie się słowami Jezusa
pozwala mieć także jego uczucia. Oczywiście świecki człowiek nie wypowie słów konsekracji na głos, tak jak kapłan, ale po cichu, w sercu. Ponieważ jego zadanie, zadanie świeckiego nie polega na konsekracji chleba, wina, które stają się potem ciałem, krwią Chrystusa, ale jego zadaniem jest konsekracja własnego ciała. Świecki nie przemawia in persona Christi, ale we własnym imieniu. Skoro więc podczas konsekracji możemy również my, zwracając się do braci i do sióstr, mówić: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. To musimy znać znaczenie ciała i krwi, żeby wiedzieć, co im ofiarujemy. Ciało w Piśmie Świętym nie oznacza tylko składnika lub część człowieka, który połączony z innymi częściami, takimi jak dusza i duch, tworzy dopiero całego człowieka. W języku biblijnym ciało oznacza całego człowieka, przeżywającego swoje życie w ciele, w warunkach cielesności i śmiertelności. Ciało oznacza więc życie. Jezus, ustanawiając Eucharystię, pozostawił nam w darze całe swoje życie. Od pierwszej chwili po wcieleniu, aż do ostatniego tchnienia. Z tym wszystkim, co wypełniało to życie. Milczeniem, potem, radościami, trudami, modlitwą, zmaganiami, upokorzeniami, ze wszystkim. Ale Jezus powiedział też: to jest moja krew. Co dodaje słowem krew, skoro już przekazał nam całe swoje życie w swoim ciele? Dodaje śmierć. Po daniu nam życia przekazuje nam także najcenniejszą jego część, swoją śmierć. Krew bowiem w Piśmie Świętym nie oznacza, tak jak dla nas, jedynie składnika ciała, czyli części z części człowieka, ale oznacza wydarzenie, śmierć. Skoro krew jest siedzibą życia, tak się wówczas myślało, to jej przelanie jest plastycznym znakiem śmierci. Przejdźmy teraz do nas. Co my składamy w ofierze, ofiarując nasze ciało i krew wraz z Jezusem podczas mszy świętej? Ofiarujemy to, co ofiarował Jezus. Życie i śmierć. Słowem ciało dajemy to wszystko, co konkretnie stanowi życie prowadzone w ciele. Dajemy nasz czas, nasze zdrowie, nasze siły, nasze zdolności, uczucia, czy chociażby uśmiech, który tylko Duch żyjący w ciele może wzbudzić, a który często bywa tak cenny. A słowem krew? Słowem krew wyrażamy ofiarę z naszej śmierci. Ale niekoniecznie tej definitywnej. Śmiercią jest to, co nas przygotowuje i zapowiada śmierć. Czyli upokorzenia, niepowodzenia, choroby przykuwające do łóżka, ograniczenia związane z wiekiem, ze zdrowiem, również trudności na lekcjach religii,
nieporozumienia z dyrekcją. Krótko mówiąc, to wszystko, co nas zamęcza. I popatrzcie, jeśli tak na to spojrzymy, to dzięki Eucharystii nie ma już na świecie niepotrzebnych istnień. Nikt nie powinien już mówić, czemu służy moje życie? Dlaczego ja jestem jeszcze na świecie? Jesteś na świecie z najwznoślejszego powodu, jaki może być, aby być żywą ofiarą. Eucharystią wraz z Jezusem. Dzień osoby przykutej do łóżka, która już sama nic nie może zrobić, która jest totalnie zależna od innych i wszystkiego potrzebuje. Jeśli jest przeżyty eucharystycznie, to w oczach Bożych jest bardziej aktywny i cenny niż dzień największego na świecie biznesmena, który w jeden dzień sprzedaje, kupuje i przynosi prawa własności całych przedsiębiorstw, jeśli robi to bez wiary. Dzięki Eucharystii, tak przeżywanej, jak mówiliśmy, nie ma już na świecie niepotrzebnych istnień. Nie możesz już mówić tak, jak to się powszechnie mówi, że Panu Bogu to się wszystko udało, tylko nie ta starość. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy sprawowali mszę świętą z tym osobistym zaangażowaniem. Gdybyśmy naprawdę wszyscy powiedzieli w chwili konsekracji, jedni na głos, czyli kapłani, inni po cichu, czyli świeccy, zgodnie z posługą każdego. Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. Jakże zmieniłoby się życie matki rodziny, ojca, robotnika, zakonnicy, księdza, katechetki, katechety, starca. Każdego. Ich dzień, składający się z tysięcy małych spraw, które przemijają pozornie bez śladu, a które ich wiele kosztują, stałby się czymś wielkim. Chlebem łamanym dla braci, a tym samym Eucharystią. Zatrzymajmy się w tym miejscu nad tymi, którzy są nam dani i zadani, są nam bardzo bliscy, nad katechizowaną przez nas młodzieżą. Co zmieniłaby w życiu młodego człowieka tak odprawiona Eucharystia? Wystarczy, że pomyślimy, co obecnie chce świat od młodych dziewcząt i chłopców. Niczego innego, tylko ciała. Ciało w mentalności świata jest zasadniczo narzędziem przyjemności i wykorzystania. Czymś na sprzedaż. Do wyzyskania, dopóki jest młode i atrakcyjne, a potem do wyrzucenia wraz z całą osobą, kiedy już stanie się bezużyteczne. Jeśli chrześcijański chłopiec lub chrześcijańska dziewczyna w chwili konsekracji nauczą się mówić: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało za was ofiarowane. Może to ogromnie wspomóc wysiłki pójścia pod prąd. Ciało zostaje konsekrowane, staje się rzeczą świętą, bardzo szlachetną,
Dlatego nie można już wydać go na żer własnej lub innych pożądliwości. Nie można go sprzedać, bo zostało ofiarowane. Stało się Eucharystią z Chrystusem. Nie można go trwonić. Ciało jednak nie ogranicza się do sfery seksualnej. Powiedzenie „to jest moje ciało” dla młodzieży oznacza również „to jest moja młodość”. To jest moja chęć życia, to jest mój entuzjazm, moja radość, moje talenty, moje zdolności. To wszystko, co pragnę ofiarować temu, kto stoi obok mnie. Oto, co znaczy eucharystyczne przeżywanie dniami życia. Kochani katecheci, do tego wszystkiego trzeba nam jeszcze dodać słowa, które Jezus również wypowiedział. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przez mnie. I to jest taka ciekawa sprawa, kiedy święty Hieronim tłumaczył na łacinę Biblię, to użył tutaj w tym zdaniu słowa propter, z racji, dla. I w tym tłumaczeniu Hieronima trzeba by te słowa Jezusa powiedzieć tak. Jak mnie posłał Ojciec, a ja żyję dla Ojca, tak ten, kto mnie spożywa, będzie żył dla mnie. To znaczy, żyjesz wtedy, kiedy żyjesz dla kogoś. To jest prawdziwe życie, kiedy żyjesz dla mnie. Eucharystia pokazuje nam życie Chrystusa, bo Chrystus żyje dla mnie. Już nie można tego lepiej pokazać. Stał się chlebem, by był jedzony. Jezus poprzez postać chleba i wina osiąga to, czego zapragnął, kiedy go spożywamy, kiedy go pijemy. Eucharystia uczy nas życia, które jest życiem dla mnie. Czasami ludzie chodzą i ciągle zadają pytanie, co zrobić, żeby żyć? Jaki jest sens życia? Po co żyć? A Eucharystia mówi, dla kogo żyjesz? Jeśli odnajdujesz w niej odpowiedź, w Eucharystii, dla kogo żyjesz, to pewnie wtedy wiesz, że żyjesz. A między życiem a miłością można postawić znak tożsamości. Moi drodzy, do tych rozważań mistagogicznych i do tych słów Jezusa, które rozważyliśmy, warto odnieść słowa, które są na końcu obrzędów mszy świętej. Kiedy kapłan mówi, idźcie w pokoju Chrystusa. Po łacinie te słowa brzmią, ite missa est. W starożytności to słowo missa oznaczało po prostu rozesłanie. Jednak w użyciu chrześcijańskim nabyło ono jeszcze głębszego znaczenia. Wyraz dimissio, odesłanie, rzeczywiście przemienił się w misję. To słowo pożegnania wyraża w sposób syntetyczny naturę misyjną Kościoła. A jaka jest ta misja? Mój arcybiskup Wiktor często ostatnio powtarza. Eucharystia ma zmieniać nasze życie. Mamy przyjąć eucharystyczny styl życia. Czyli kierować się miłością.
mamy stawać się chlebem łamanym dla braci, a tym samym Eucharystią. Popatrzcie na ten ołtarz i płaskorzeźbę, która jest z przodu. Co widzicie? Dłonie i łamany chleb. A w tle, za mną, są dwie postaci. Święta Jadwiga Śląska i błogosławiony Edmund Bojanowski. Święta Jadwiga i Edmund otoczeni są ludźmi, bo dzielą się z nimi miłością. Święta Jadwiga żyła z sercem na dłoni. Opiekowała się ubogimi, chorymi i słabymi. A błogosławiony Edmund, słaby i ciężko chory mężczyzna, czerpiąc siłę z codziennej Eucharystii i Komunii Świętej, w swojej wizji jest nie tylko prekursorem Soboru Watykańskiego II, założycielem Krzyńskiego Zgromadzenia Sióstr Urzędniczek, które tutaj są gospodarzami, ale także twórcą nowoczesnego programu wychowawczego dla dziewcząt i dzieci. Jest organizatorem ochronek, które stały się pierwszymi przedszkolami tak naprawdę i domów starców. To dwa przykłady eucharystycznego stylu życia. Dla nich msza święta nie kończyła się, kiedy ksiądz schodził do zakrystii. Ale dla nich rozpoczynała się wtedy Eucharystia życia, kiedy stawali się chlebem łamanym dla braci. Współczesny Bojanowskiemu Marceli Monti określił go mianem serdecznie dobrego człowieka. A w mowie pożegnalnej tak mówił o Edmundzie Bojanowskim ksiądz Stanisław Giemurowski. Całe jego życie to jeden wątek miłości bliźniego. To ciągła pamięć o tym, który cierpi, a zapominanie o sobie to ustawiczne miłosierdzie. Cudownie, gdyby ktoś o nas tak kiedyś powiedział i zauważył, że była to dalsza część mszy świętej, w której uczestniczyliśmy. I pozwólcie, że jeszcze parę słów o błogosławionym Edmundzie, bo może nie znacie go, a to jest postać dla katechetów niesamowicie ważna. Dzięki właśnie tej pracy wychowawczej, którą prowadził z małymi dziećmi, ale również z dorosłymi i osobami starszymi. Ale również dlatego jest ważny dla katechetów, że pokazuje nam, skąd czerpać siły do tej pracy. Skąd czerpać siły, by się dzielić miłością. Byśmy się w tym nie zniechęcili. Wyobraźcie sobie, że on bez wahania wstawał wcześnie rano i pieszo udawał się do oddalonego o 3 kilometry kościoła w Gostyni, bo tak chciał rozpoczynać dzień. Zdarzało się, że mimo trudnych warunków atmosferycznych szedł pieszo. I napisał kiedyś w swoich pamiętnikach: przeprawa była trudna. Gdzieniegdzie trzeba było głęboko brnąć w śniegu bez najmniejszego toru. Do tego wicher i zamieć utrudniały iście. Zadyszany i spocony przebrnąłem wreszcie do kościoła. Byłem na mszy świętej i u spowiedzi. Przyjąłem komunię świętą. W kościele było zimno.
A on chorował na płuca, jednak nie rezygnował z udziału we mszy świętej. Kiedyś przyznał, zmarzłem w kościele jak róg. A kiedy nie mógł uczestniczyć we mszy świętej, czuł się bardzo źle. Nie miał chęci do jakiejkolwiek pracy i nic mu nie sprawiało radości. Odczuwał dziwny brak w sercu, którego w żaden sposób nie potrafił zaspokoić. Pisał, przekonałem się, jak to przyzwyczajenie do nawiedzania Kościoła staje się potrzebą wewnętrzną. I każde opuszczenie rodzi jakiś niesmak i stępia ochotę do wykonywania codziennych zatrudnień. W innym miejscu napisał, nie byłem w Kościele, a tak mi było potrzeba odetchnąć przed Bogiem. To był człowiek Eucharystii. To był człowiek, który w czasie przeistoczenia zapewne w sercu wypowiadał te słowa. Ofiarowywał swoje ciało, swoje życie przez Jezusa. W Jezusie i z Jezusem. Tym, do których potem szedł po mszy świętej. Stawał się chlebem łamanym dla chorych, biednych, potrzebujących. Nikogo nie zostawiał bez pomocy, również tej duchowej. To do takich ludzi, którzy przeżywają dzień eucharystycznie, pasują słowa księdza Jerzego Szymika. Kochać tak, jak się całuje chleb, naklęcząco i w świętym milczeniu. Być tak, jak bywa Bóg, zawsze cały, a jakby trochę w cieniu. Dawać tak, że już nic nie zostaje, a jest się bogatym po brzegi. Żyć tak, że już bardziej nie można. Znamy zapewne też te słowa świętego brata Alberta. Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Kochani, prosiłem was, abyście przed wysłuchaniem tej konferencji przeczytali tekst Ewangelii Mateusza o cudownym rozmnożeniu chleba i ryb. Dziękuję, że to uczyniliście. Ci, którzy byli w Ziemi Świętej, widzieli u stóp ołtarza w bazylice cudownego rozmnożenia chleba w tabce, resztki bizantyjskich mozaik z V wieku. Najsłynniejsza z nich przedstawia kosz z chlebem i ryby. Jednak w przeciwieństwie do ewangelisty, artysta umieścił w koszu nie 5, ale 4 chleby. 5. chleb to hostia, która na całym świecie każdego dnia i w każdej minucie staje się na ołtarzu ciałem Chrystusa, które karmi ludzkość od 2000 lat. Ale 5. chleb to jest również symbol każdego, kto żyje i trwa zjednoczony w miłości z Jezusem. Ty możesz być tym 5. chlebem dla świata. Głodnego, również Boga. Wiem, że wiele jest spraw i ludzi, którzy wypełniają Twoje życie, ale uwierz, że Jezus, jeśli Mu ofiarujesz swoje ciało, swoje życie i swoją krew, czyli to wszystko, co Cię zadręcza, to rozmnoży Twoje chęci, Twoje siły, Twój czas.
także każdy będzie syty, kto cię spotka. A potem zbierzesz jeszcze 12 koszów ułomków, okruchów twojej bezinteresownej miłości i hojnego ofiarowania siebie Bogu i drugiemu człowiekowi. Masz tyle uczennic i uczniów, którzy są głodni i spragnieni twojego daru miłości, który czerpiesz z Eucharystii. Jezus mówi: wy dajcie mi jeść. Tak pięknie pisał ksiądz Jan Twardowski w wierszu zatytułowanym Gorętsza od spojrzenia. Żeby nie być taką czcigodną osobą, której podają parasol, którą do Rzymu wysyłają, w telewizji jak srebrnym nieboszczykiem kręcą, wieszają przy gwiazdach filmowych, ale być chlebem, który krają, żywicą, którą sosny na kadzidło skrobią, czymś, z czego robią radio, żeby choremu przy termometrze śpiewało, zegarem, który w samolocie jak obrazek ze świętym Krzysztofem leci, żółtym dla dzieci balonem, a zawsze hostią małą, gorętszą od spojrzenia, co się zmienia w ofierze. Amen. Kochani, to już ostatnia konferencja w czasie naszej rekolekcji. Powtarzaliśmy w tym czasie, świętym czasie rekolekcyjnym, motto: Jezus jest z nami i dla nas w Eucharystii. Próbowaliśmy odkrywać odpowiedź na pytanie, co to zdanie dla mnie znaczy, jak Eucharystię jeszcze lepiej rozumieć i przeżywać. Sięgaliśmy do adhortacji Sacramentum Caritatis Benedykta XVI, gdzie odkrywaliśmy odpowiedź, czytając i rozważając osobiste warunki, jakie powinien spełniać każdy, aby jego uczestnictwo w Eucharystii było owocne. Pamiętasz je jeszcze? Duch ciągłego nawracania się. Nie można oczekiwać czynnego i osobistego uczestnictwa w liturgii eucharystycznej, jeśli przystępuje się do niej w sposób płytki, bez stawiania sobie pytań dotyczących własnego życia. W tym kontekście odkryliśmy Eucharystię jako ucztę paschalną. Jezus jest z nami dla nas w Eucharystii, bo chce z nas uczynić ludzi wolnych. Eucharystia wyzwala, Jezus nam mówi: wychodź ze swojej niewoli. I drugą odpowiedź odkryliśmy, drugi warunek, którym jest osobiste przystąpienie do Komunii Świętej oraz trwanie w tej komunii poprzez adorację Najświętszego Sakramentu. Bo chcemy Jezusowi towarzyszyć, nie tylko przyjąć dar Eucharystii, ale Mu towarzyszyć i dla Niego tracić czas. Bo On pierwszy nas dostrzegł, zaprosił i spojrzał na nas z miłością. Odkryliśmy dzięki temu, że Eucharystia to sakrament pamięci i obecności. Jest to zarazem wyraz pełnego uczestnictwa w Eucharystii. I ta trzecia odpowiedź, ten trzeci warunek, który przed chwilą rozważaliśmy, uczestnictwo w życiu kościelnym, w życiu wspólnoty, w życiu tych, którzy są obok mnie, w jego całości. A w tym mieści się właśnie zaangażowanie misyjne, polegające na wprowadzeniu miłości Chrystusa w życie społeczne. Jest to zarazem wyraz prawdziwego udziału w Eucharystii,
bo Eucharystia to liturgia życia, w której miłość staje się zasadą, a ja staję się chlebem łamanym dla braci. Drodzy katecheci, dziękuję wam za wasze zasłuchanie, za to, że zaangażowaliście się w przeżywanie tych rekolekcji księdzu dyrektorowi Krzysztofowi Mielnickiemu, księdzu kanonikowi. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie mnie i życzę wszystkim, aby udało się wam te warunki ciągle realizować. Wtedy hasło tych rekolekcji i całego roku formacyjnego katechetów Jezus jest z nami dla nas w Eucharystii nie będzie tylko pustym słowem, pustym hasłem, ale stanie się autentyczną częścią naszego życia. Na koniec chciałbym was jeszcze poprosić, byście po tej konferencji odmówili sobie sami litanie kochających Jezusa Kazimiery i Łakowiczówny. Bo to będzie dopełnieniem tych słów, które dzisiaj rozważaliśmy. Na koniec każdych rekolekcji zazwyczaj możemy zyskać papieskie, apostolskie błogosławieństwo, które wiąże się z odpustem zupełnym. Za chwilę wam takiego błogosławieństwa udzielę. Jeżeli ktoś uczestniczył w tych rekolekcjach, jeżeli przystąpił do spowiedzi sakramentalnej, przyjął komunię świętą, jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i odmówi teraz jeszcze ze mną modlitwę w intencjach Ojca Świętego, to może taki odpust zupełny zyskać, ofiarując go za siebie albo za jednego z bliskich zmarłych. I może z sercem czystym przyjąć papieskie błogosławieństwo. Pomódlmy się więc na koniec w intencjach Ojca Świętego Franciszka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Abyś Ojca Świętego Franciszka w zdrowiu i bezpieczeństwie zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś Ojcu Świętemu darów Ducha Świętego udzielać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś intencje, w których modli się Ojciec Święty, wysłuchać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Błogosławieństwa udzielę wam krzyżem, w którym są relikwie Krzyża Świętego, a także różnych świętych pańskich. Pan z wami i z Duchem Twoim. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec Światłości, który oświecił duszę uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego. Amen. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, oczyści wasze serce od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. Amen. Duch Święty, który zgromadził nas na przeżywaniu tych rekolekcji, niech was umocni w wyznawanej przez was wierze. Niech sprawi, abyście w niej trwali. Niech sprawi, aby wasze życie było przeżywane eucharystycznie i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.